witam serdecznie na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj druga część naprawy laptopa. Doszła do mnie już karta graficzna, także kupiłem ją na eBayu za dość dobre pieniądze. Jest oczywiście używana, ale niestety nowa kosztuje ponad 100 zł i bardzo jest ciężko osiągalna. Także nie było wyjścia, klient na to się zgodził i dzisiaj pokażę Wam, jak to montuję, odpalam laptopa, czy wszystko działa. Także zapraszam serdecznie na filmik. Ok, także mam wszystko już gotowe, mamy laptopa, mamy środki czyszczące, może to być oczywiście alkohol, pasta termoprzewodząca, śrubokręt, ściereczki do wycierania i oczywiście sama karta graficzna tutaj, nowa już. Ja pozwoliłem sobie odkręcić wszystkie śrubki, żeby nie zajmować Wam czasu i nie zanudzać. Oczywiście musimy wyjąć sobie baterię, żeby nic czego nie uszkodzić i zabrać się za odkręcenie starej karty. Ja tutaj, jak pamiętacie pewnie z pierwszego filmiku, dodać musiałem jedną śrubkę, bo niestety, ale ktoś tutaj tej śrubki albo nie włożył, albo gdzieś zgubił, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tylko to jest ta karta graficzna w tym laptopie, nic więcej, że nikt czegoś nie uszkodził, bo widząc po jakości naprawy przez kogoś, kto robi to przede mną, no to jest tak trochę mizernie, bym powiedział. No ale... Dobrze, wyjmijmy sobie kartę. Możemy ją podważyć śrubokrętem, bo i tak już ona nie działa. Teraz tak, ja Wam... O, widzicie? Jest tutaj pasta moja stara. Stara pasta. Ja zaraz ją sobie zetrę. No, proszę. Dobra. Tak, żebyście widzieli. Pasty było w sam raz, bym powiedział. Nie za dużo, nie za mało. Oczywiście tej nałożonej przeze mnie. Ścieram to dlatego, że chcę porównać te dwie karty. A tutaj musimy zetrzeć tak czy inaczej, bo będziemy kładli nową pastę, prawda? Trzeba dobrze to wytrzeć, żeby upewnić się, że nic z pasty nie dotknie chipu na karcie graficznej. To mogłoby się skończyć źle. Ja mam nadzieję, że coś takiego nie stało się właśnie podczas poprzedniej naprawy przez kogoś innego, że ktoś tutaj tą pastą, bo tam było, jak pamiętacie, tej pasty dość sporo, że ktoś tutaj nie narobił bałaganu i ta pasta nie zrobiła innych gorszych rzeczy, jakiegoś zwarcia, które poszło na przykład na PCI Express, prawda? I mogło szkodzić cały PCI Express, także miejmy nadzieję, że tutaj wszystko będzie dobrze. Czas pokaże. Dobra, czyścimy to dobrze. Ok, jest czyste. Teraz ja Wam porównam te dwie karty. To jest nowa. To jest stara. Widzicie, są takie same. Ok. Te same wersje. Czyli spróbujemy teraz, czy ta będzie działać. Dobrze. Teraz tak. Tutaj też oczywiście może odsunę baterię, może odsunę na razie laptopa. Zetrę się tym. I wyczyścimy sobie. Wyczyścimy sobie rdzeń tutaj, na tej karcie, która przyszła. Powinien być czysty, ale miałbym się upewnić. No, nie było najgorzej, powiem Wam szczerze. Teraz mamy dwójeczkę. Ok. Dobrze. Wydaje mi się, że dobrze wytarliśmy. Czyli to jest alkohol, także dość szybko paruje. Ale lepiej upewnić się, że wszystko jest suche. Dobrze. Teraz zaaplikujmy pastę. Ok. I włóżmy kartę. Upewnijmy się, że dobrze siedzi w slocie. Teraz musimy ją dokręcić. Ja sobie tutaj przesunę troszkę to, bo jest mi niewygodnie. Ok. Możemy śrubki. Pamiętajcie, przykręcajcie zawsze po
przekątnej. Nie na maksa najpierw, tylko tak delikatnie. A dopiero później może się dociskać. Dobra. I ostatnia śrubka. Teraz możemy już docisnąć. Okay. Nie za mocno, żeby nie uszkodzić rdzenia karty graficznej. Okay. Teraz tak. Potrzebujemy. Ja to sobie zamknę na wypadek wszelki, żeby nie zewrzeć czegoś. Przekręcę to może za dwie śrubki. Będę więcej przekręcał, żeby w razie czego było łatwo odkręcić później, jeżeli coś jest nie tak. Dobrze, włożymy baterię. Odwracamy laptopa, gdzie mamy ładowanie. Tutaj. Ja mam tu wszystko już przygotowane. Podetniemy. Ja wam odwrócę go tak, żeby było widać. I teraz chwila prawdy. Czy to była tylko karta graficzna? Zobaczymy. Zobaczysz, czy to dobrze widać. On powinno być ok. I działa. No i pięknie. Ja może zdejmę aparat ze statywu, bo tego nie zobaczycie. Ale może odwrócę sobie tak, bo będzie, przepraszam, że tak trzęsę, ale po prostu jest światło takie, a nie inne. Uruchomimy sobie system normalnie. Windows się ładuje, widzicie sobie mnie. Jest tu Windows 7, jak widzę. Kolory są takie jakieś dziwne, ale być może sterowniki będę musiał przeinstalować. Zaraz zobaczymy. Okej, nie jest ok. Ups, przepraszam za to światło. O proszę, teraz update będzie konfigurował. Dobra, słuchajcie, nie będę was tym zamęczał. Laptop chodzi, karta działa. Klient będzie zadowolony. I to chyba tyle. Oczywiście konfiguruję, czyli już zgrał wcześniej update, nie ma problemu. Niech on sobie teraz to skonfiguruje. Później go podłączę do sieci. Popatrzę, co jest w systemie, może wyczyszczę system. I naprawa będzie skończona. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam i do następnego razu.